Witajcie wszyscy po raz kolejny w Akademii Eye of Roshan. Przed Wami Wognar. Dzisiaj zajmiemy się rodzajami damage'u w docie. A jest ich całkiem sporo i warto wiedzieć, co każdy z nich robi i w jaki sposób działa. Mamy Physical Damage, Magical Damage, Composite Damage, HP Removal, Pure Damage. Sporo tego jest, warto to wszystko przedstawić. Myślę, że przez najbliższe 5 godzin będę tworzył ten poradnik, który zapewne będzie trwał jakieś 5 minut. Ale zaczynajmy. Physical Damage pochodzi od wszystkich zwykłych ataków jednostek oraz kilku umiejętności. Jest redukowany przez Armor i Block. Magic Resistance i Magic Immunity nie mają w tym wypadku żadnego znaczenia. Jednak nie możemy zaatakować eterycznych jednostek, czyli takich, które są pod wpływem np. Ghost Sceptera. Przykładami Physical Damage'u są np. Omni Slash od Juggernauta czy Slithering Crush Slardara. W zależności od źródła obrażeń istnieje kilka rodzajów ataków, które powodują physical damage. Wszystkie te rodzaje są najpierw redukowane przez rodzaj armoru, następnie przez jego wartość. Żeby Wam rozjaśnić, jak to działa, przytoczę Wam przykład. Plague Ward Venomancera, zadający 100 damage'a, powiedzmy, atakuje Herosa, który ma 10 armora, czyli 37,5% redukcji obrażeń fizycznych. W tym momencie faktyczna liczba obrażeń, jaką zada Plague Ward, będzie następująca. 100 razy 50%, jako że Piercing Attack zadaje tylko 50% damage'a herosom, o czym później powiem, i następnie razy 62,5%, czyli wartość, jaka zostaje po odjęciu redukcji obrażeń przez wartość armoru. No i to się równa 31,25 damage'a. Jedynym wyjątkiem jest Cliff Damage, który jest redukowany przez rodzaj armoru, ale nie jest redukowany przez jego wartość ani przez blok. W praktyce oznacza to, że armor jest bezwartościowy przeciwko cliff damage'owi. Ataki herosów zadają 100% damage'u wszystkiemu poza budynkami i katapultami, którym zadają jedynie połowę tego, co jest napisane w ich obrażeniach. Normalne ataki, czyli te pochodzące od creepów oraz spiderite'ów Broodmother, zadają zredukowane do 75% obrażenia przeciwko herosom oraz 70% przeciwko budynkom. Piercing ataki, takie jak Plague Wardy Venomancera, zadają 50% obrażeń herosom, ale za to 150% obrażeń creepom na liniach. Poza tym piercing jest bardzo słaby przeciwko budynkom, którym zadaje jedynie 35% obrażeń. Siege ataki, czyli te od katapult oraz wieżyczek, zadają 150% obrażeń budynkom i katapultom, no, czyli innymi słowy samym sobie. Oraz 75% herosom. Ataki chaosu są w zasadzie takie same jak ataki herosów, poza tym, że zadają 40, a nie 50% przeciwko budynkom i katapultom. Przykładami chaos damage'u są Death Ward Witch Doktora, ataki Spiderlingów Broodmother, Forge Spirity Invokera, Roshan, Fontanna, oraz Golem Warlocka. Magical Damage pochodzi głównie od czarów, chociaż nie wszystkie z nich należą do tego rodzaju. Magic Damage redukowany jest przez Magic Resistance, nie działa kompletnie przeciwko Magic Immunity oraz zadaje 140% obrażeń eterycznym jednostkom. Pure Damage jest rodzajem magicznego damage'u, który nie jest redukowany przez Magic Resistance, ani wzmacniany przez Magic Amplification. Zawsze zadaje dokładnie tyle, ile jest napisane. Dlatego jest pure. Warto zwrócić uwagę, że nie zadaje on obrażeń jednostkom niewrażliwym na magię. Przykładami pure damage'u są Purification Omni-Knighta, Meat-Hook Pooja, Rapture Bloodseekera, Desolate oraz Dispersion Spectre, Impetus Enchantress, Test of Fate Chena, Glaives of Wisdom Silencera, Laser Tinkera, Brain Sub Bane'a, Sunstrike Invokera oraz Arcane Orb Outward Destroyera. Composite Damage to Physical Damage, redukowany dodatkowo przez Magic Resistance. Redukuje go Armor, Magic Resistance oraz Damage Block, ale za to przechodzi przez Magic Immunity.
Pamiętajcie też, że jest bezużytecznym przeciwko eterycznym jednostkom. Przykładami Composite Damage'u są Wild Access Beastmastera, Acid Spray Alchemista oraz Diabolic Edict Leshraka, który to wyjątkowo nie jest redukowany przez Damage Block, na przykład z Vanguarda. HP Removal wysysa health point jednostki oraz ignoruje jednocześnie jakąkolwiek redukcję obrażeń. Działa na jednostki niewrażliwe na magię oraz zadaje normalny damage jednostkom eterycznym. W przeciwieństwie do innych rodzajów damage'u, HP Removal nie jest klasyfikowany jako atak, więc nie przerwie on na przykład picia z butelki. Przykładami HP Removal są Burning Spears Huskara, Wave of Terror Vengeful Spirit, Nightmare Bane'a, Heartstopper Aura Necrolite'a, Fatal Bonds Warlocka oraz EMP Invokera. Universal Damage to po prostu Magical Damage z jednym wyjątkiem. Przechodzi przez Magic Immunity. Obecnie w grze są tylko 3 spele tego rodzaju. March of the Machine Stinkera, Midnight Pulse Enigmy oraz Doom Doombringera. No, więc to jest wszystko, co powinniście wiedzieć o rodzajach damage'u w docie. Mam nadzieję, że wam trochę pomogłem. A teraz poglądajcie, jak maszynki ciachają wszystko na świecie.